Witam serdecznie tu Bartek Kulczyński. Jednym z najzdrowszych produktów zbożowych są produkty owsiane. I mówiąc o owsie, zapewne na myśl przychodzą państwu płatki owsiane. Warto jednak wiedzieć, że od płatków owsianych nawet znacznie zdrowsze są otręby owsiane. I w tym odcinku wyjaśnię, dlaczego to właśnie otręby mają przewagę nad płatkami owsianymi. Przedstawię również, jakich korzyści zdrowotnych możemy się spodziewać, sięgając regularnie po produkty owsiane z naciskiem na wspomniane otręby. Jednak już teraz uchylę rąbek tajemnicy, że jeśli jemy płatki owsiane, co jest wskazane dla zdrowia, to warto je łączyć właśnie z otrębami i w dalszej części wyjaśnię dlaczego. Zapraszam do oglądania. Zacznę od wyjaśnienia, co takiego dobrego znajduje się w produktach owsianych, że dobrze jest je łączyć na stałe do jadłospisu. Otóż owiec sam w sobie jest zasobnym źródłem błonnika pokarmowego. W 100 g owsa mamy go około 10 g, czyli tyle samo co na przykład w gryce, która również jest uznawana za produkt prozdrowotny. Warto jednak wiedzieć, że błonnik z produktów owsianych, a przynajmniej jego jedna z frakcji jest wyjątkowo cenna. Właściwie mogę powiedzieć, że jest to najbardziej wartościowy rodzaj błonnika pokarmowego a mam na myśli związki nazywane beta-glukanami, to właśnie w dużej mierze ich obecności produkty owsiane zawdzięczają swoje właściwości prozdrowotne. I do tych składników jeszcze dziś wrócę. Poza błonnikiem, otryby owsiane to dobre źródło witamin i składników mineralnych. Dla przykładu w 100 g otrębów mamy niemal 5,5 mg żelaza, 240 mg magnezu, 570 mg potasu, 3 mg cynku, 5,5 mg manganu i aż 45 mikrogramów selenu, którego większość z nas nie dostarcza w zalecanych ilościach. Domyślam się, że części z Państwa te liczby zbyt wiele nie mówią. Co więcej, nikt z nas na co dzień nie będzie spożywać 100 gramów otrębów. Niemniej to, co chciałbym przekazać, to to, że nawet zaledwie 20 gramów otrębów, czyli 3 łyżki, stanowi dobre źródło związków, które przed chwilą wymieniłem. Z kolei, jeśli chodzi o witaminy, to tu należy wspomnieć o wysokiej zawartości witaminy B1, czyli tiaminy, która wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego, wspomaga nasze zdrowie psychiczne, a także, która bierze udział w produkcji energii i której to brak objawia się m.in. przewlekłym uczuciem zmęczenia i osłabienia. Byłoby błędem zakończyć w tym miejscu omawianie składu produktów owsianych, a to dlatego, że zawierają one jeszcze inne wysoce wartościowe związki biologicznie aktywne. Mowa tu o silnych przeciwutleniaczach z grupy polifenoli, których nazwa to avenantramidy. O nich również za chwilę jeszcze wspomnę. Tu tylko dopowiem, że wyjątkowość avenantramidów wynika poniekąd z tego, że są one obecne wyłącznie w owsie. Oczywiście ich wyjątkowość dopełnia fakt, że w badaniach naukowych potwierdzono ich korzystny wpływ na organizm człowieka. Przy okazji dodam też, że w produktach owsianych znajdują się jeszcze inne rodzaje przeciwutleniaczy, w tym np. kwasy fenolowe, których głównym przedstawicielem jest kwas ferulowy. Teraz dwa słowa o tym, dlaczego otręby owsiane mają znaczną przewagę nad płatkami owsianymi. Otóż cała tajemnica tkwi w tym, jak zbudowane jest ziarno owsa i w jaki sposób produkuje się płatki oraz otręby. Otóż należy wiedzieć, że właściwości zdrowotne płatków owsianych wynikają głównie z obecnych w nich beta-glukanów, kwasów fenolowych i avenantramidów. I te szczególnie prozdrowotne składniki znajdują się w zewnętrznej warstwie ziarna, czyli w okrywie owocowo nasiennej i okrywie aleuronowej, czyli pod względem żywieniowym są to najbardziej wartościowe części ziarna i to właśnie otręby owsiane powstają głównie z tych elementów. Z kolei płatki owsiane powstają z oczyszczonego ziarna owsa, czyli w dużym stopniu pozbawionej wspomnianej przed chwilą okrywy. W związku z tym płatki zawierają mniejszej ilości korzystnych dla zdrowia składników. Dla przykładu, otręby owsiane zawierają więcej kwasów fenolowych niż płatki owsiane. W jednym z badań naukowcy wykazali, że w jednym gramie otrębów znajduje się 626 mikrogramów tych związków, zaś w płatkach owsianych jest ich 438 mikrogramów. Ponadto w otrębach znajdziemy też nieco więcej avenantramidów, choć różnica ta nie jest aż tak znacząca. Jeśli chodzi o liczby, to powiem również, że w otrębach mamy średnio o 50% więcej beta-glukanów niż w płatkach owsianych, przy czym niektóre źródła pokazują, że może być ich nawet dwukrotnie więcej. Dotychczasową część chciałbym podsumować następująco. Otóż, jeśli jemy płatki owsiane, to aby czerpać najwięcej korzyści zdrowotnych z owsa, Płatki warto dodatkowo wzbogacić o otręby owsiane. W ten sposób zyskamy najwięcej korzyści zdrowotnych, jakie oferuje nam owies. Teraz przejdę do omówienia konkretnych korzyści zdrowotnych, jakie możemy zyskać, sięgając po produkty owsiane, w tym szczególnie wspomniane otręby lub połączenie płatków owsianych z otrębami owsianymi. W badaniach naukowcy wielokrotnie udowodnili, że spożywanie produktów na bazie owca wiąże się z wieloma korzyściami. Dla przykładu, pomimo że płatki i otręby owsiane są źródłem węglowodanów, to ze względu na wspomniane beta-glukany wpływają one korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Dotarłem do jednej z najnowszych prac naukowych z 2021 roku, która dowiodła, że osoby, które regularnie sięgają po produkty z owsa, charakteryzują się niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu II o 14% w porównaniu do osób, które nie spożywają produktów owsianych. Co więcej, spożywanie nieprzetworzonych produktów owsianych skutkuje również korzystnym, istotnym obniżeniem stężenia insuliny we krwi. Ponadto eksperci odnotowali również, że włączenie produktów owsianych do diety wiąże się z łagodną redukcją poziomu glukozy we krwi naczczo, a także obniżeniem poziomu hemoglobiny glikowanej, która jest ważnym parametrem stosowanym do oceny wyrównania cukrzycy. Dodatkowo eksperci zauważyli, że stosowanie płatków owsianych wiązało się ze zmniejszeniem wartości wskaźnika HOMA IR, co oznacza, że produkty na bazie owsa pomagają złagodzić insulnooporność. Tu jako ciekawostkę wspomnę, że badacze zauważyli, że wyłączenie 30 g otrębów dziennie do diety kobiet ciężarnych również spowodowało obniżenie poziomu cukru we krwi. Jest to o tyle interesujące, ponieważ w trakcie ciąży bardzo często rozwija się u kobiet tak zwana cukrzyca ciążowa. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym zaprosić Państwa, aby go zasubskrybować. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl dziennik Gdy mowa o właściwościach zdrowotnych produktów owsianych, to warto wspomnieć również o tym, że są one cenne dla naszego układu krążenia. Podobnie jak w przypadku cukrzycy, tak i w kontekście zdrowia sercowo-naczyniowego wykazują działanie prewencyjne. Eksperci wykazali, że osoby, których dieta obfituje w produkty na bazie owsa, mają mniejsze ryzyko wystąpienia udaru mózgu o 21%. Co więcej u tych osób rzadziej obserwuje się też rozwój choroby wieńcowej. Przy okazji warto również wspomnieć o tym, że beta-glukany obecne w owsie poprawiają profil lipidowy krwi. Mam tu na myśli to, że ich spożycie wiąże się z łagodnym obniżeniem stężenia trójglicerydów we krwi. W ten sposób mogą one chronić nas w pewnym stopniu np. przed miażdżycą. Tu przy okazji wspomnę, że jak chodzi o poprawę profilu lipidowego krwi, to naukowcy wykazali, że w tym zakresie otręby owsiane są o wiele bardziej skuteczne niż inne produkty zbożowe, w tym np. jęczmień, ryż brązowy czy otręby pszenne. Myślę, że nie każdy z państwa wie o tym, że płatki owsiane mogą być również wartościowe dla osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym. Otóż w kilku badaniach ich autorzy stwierdzili, że spożywanie produktów owsianych przyczyniło się do obniżenia skurczowego ciśnienia krwi, co ciekawe, w jednym z doświadczeń uzyskane wyniki były na tyle zadowalające, że część uczestników była w stanie odstawić lub zmniejszyć dawkę przyjmowanych leków przeciwnadciśnieniowych. W jednym z doświadczeń jego autorzy wykazali, że spożywanie trębów owsianych w ilości 30 g dziennie zredukowało skurczowe ciśnienie krwi aż o 15 mm supertenci, gdzie w przypadku grupy placebo ciśnienie uległo obniżeniu tylko o 4 jednostki. Z kolei, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe, to tu nastąpił spadek o 10 jednostek, zaś w grupie placebo odnotowano niewielki jego wzrost. Oczywiście mowa tu o osobach, które chorowały na nadciśnienie tętnicze. Otrębom owsianym przypisuje się również właściwości przeciwnowotworowe. Dla przykładu dotarłem do wyników badań, które potwierdziły, że regularne sięganie po pełnoziarniste produkty owsiane wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego o 12%. Co więcej, autorzy badań wskazali, że produkty owsiane mogą też uchronić nas przed rozwojem raka prostaty. Takie działanie antynowotworowe płatków i otrębów owsianych wynika m.in. z tego, że obecny w nich błonnik pokarmowy przyspiesza usuwanie związków rakotwórczych, które przedostają się do naszego przewodu pokarmowego. Aktualny stan wiedzy pokazuje też, że otręby owsiane są dobre dla naszych jelit. Przede wszystkim mam tu na myśli działanie zapobiegające lub łagodzące zaparcia. Jednakże eksperci sugerują, że długotrwałe spożywanie produktów owsianych może też wpływać korzystnie na stany zapalne jelit. Takie zresztą działanie potwierdzono w badaniach na zwierzętach. W 2021 roku polscy badacze opublikowali wyniki doświadczenia, w którym wykazali, że beta glukany z owsa spowodowały obniżenie poziomu cząsteczek prozapalnych u szczurów z zapaleniem jelit. Co więcej, zastosowanie tych związków spowodowało szybszą remisję czyli wycofanie objawów chorobowych. Jednocześnie też dodam, że w jeszcze innym doświadczeniu jego autorzy potwierdzili, że błonnik owsiany wspomaga utrzymanie integralności bariery błony śluzowej jelit. Czyli mówiąc w skrócie, zapobiega on nadmiernej przepuszczalności jelit. W ten sposób chroni nasz organizm przed przedostawaniem się substancji obcych i toksycznych z przewodu pokarmowego do wnętrza ustroju. Mówiąc o zdrowiu jelit, nie sposób nie wspomnieć też o tym, że produkty owsiane wykazują właściwości prebiotyczne. Mam tu na myśli to, że przyczyniają się one do wzrostu liczebności dobroczynnych bakterii zasiedlających nasze jelita. Dotyczy to bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. Tu jeszcze na sekundę zatrzymam się przy temacie obniżania poziomu cząsteczek prozapalnych. Otóż, aby ta informacja nie zaginęła w gąszczu pozostałych wiadomości, to chciałbym w tym miejscu właśnie podkreślić, że produkty owsiane wykazują działanie przeciwzapalne. I nie dotyczy to tylko problemów z jelitami, ale wielu innych kłopotów zdrowotnych. Stąd jeśli zmagamy się z chorobami, którym towarzyszy stan zapalny, to włączenie otrębów owsianych do diety może okazać się dobrym rozwiązaniem. Naukowcy wskazują, że działanie przeciwzapalne produktów owsianych wynika z obecności zarówno beta-glukanów, jak również avenantramidów. Włączenie otrębów owsianych do diety może być też pomocne dla osób z nadwagą i otyłością, które chciałyby zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Badacze zauważyli, że produkty owsiane hamują apetyt i zwiększają uczucie sytości. W ten sposób ich spożycie sprzyja temu, że rzadziej sięgamy po dodatkowe produkty, które zwiększają bilans kaloryczny. Zresztą w osobnym doświadczeniu naukowcy odnotowali, że u osób z nadwagą, które zaczęły spożywać produkty owsiane, doszło do obniżenia poziomu tłuszczu trzewnego. Jak dowodzą naukowcy, beta-glukany z otrębów owsianych działają też ochronnie na wątrobę. W jednym z doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach jego autorzy zaobserwowali, że wzbogacenie karmy we wspomniane związki spowodowało zmniejszenie stłuszczenia wątroby, jak również przyczyniło się do złagodzenia stanu zapalnego w tym narządzie. Wobec tych informacji naukowcy uważają, że beta-glukany mogą w pewnym stopniu zapobiegać niekorzystnym zmianom zachodzącym w wątrobie. Na podstawie przeglądu literatury naukowej mogę powiedzieć, że optymalne będzie spożywanie około 20-30 g otrębów owsianych dziennie, czyli około 3 4 łyżek. Przy czym od razu podkreślam, że sięgając po otręby, należy pamiętać o tym, aby jednocześnie zwiększyć ilość wypijanych napojów. Tu od razu uprzedzę pytania i powiem, że otręby owsiane można jeść na surowo, nie ma konieczności ich gotowania. Przy czym mam małą wskazówkę, aby otrębę wprowadzać do diety stopniowo. Szczególnie dotyczy to osób, które dotychczas nie jadły ani żadnych płatków, ani otrębów. Właściwie, otręby możemy wykorzystać do przygotowania tych samych potraw, co płatki owsiane, czyli chociażby można sporządzić z nich owsiankę, czy dodać je do jogurtu naturalnego. Jeśli zaś ktoś z jakiegoś względu nie przebada zbytnio za samymi otrębami, to można częściowo zmieszać je z płatkami owsianymi lub innymi ulubionymi produktami zbożowymi. Otręby owsiane można zastosować też jako składnik ciasteczek, mafinek, batoników i placków owsianych. Sprawdzą się one również jako dodatek do koktajli, zapiekanek, sałatek czy zup typu krem. Jednocześnie jeszcze jako ciekawostkę wspomnę, że niekiedy w sprzedaży możemy spotkać otręby owsiane wysokobłonnikowe. Są to otręby otrzymywane dzięki specjalnym procesom produkcyjnym, w wyniku których w otrębach mamy jeszcze więcej części zewnętrznej ziaren, które są bogate w związki omówione w tym materiale. Tego typu otręby zawierają nawet dwukrotnie więcej błonnika, czyli około 20 g w 100 g. Mam nadzieję, że niniejszy film zwiększy państwa świadomość co do korzyści zdrowotnych związanych ze spożywaniem otrąb owsianych, a przede wszystkim że zachęci państwa, aby włączyć ten produkt na stałe do swoich diety. Wydaje się to aż niewiarygodne, że w takich małych ziarenkach jest zamkniętych aż tak dużo wartości odżywczych, które istotnie wzmacniają nasze zdrowie. Podobnie jest zresztą z różnego rodzaju nasionami i pestkami, i tu chciałbym zaproponować obejrzenie materiału, w którym opowiadam o właściwościach zdrowotnych pestek dyni. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, w jakich problemach mogą one nam pomóc, to wystarczy kliknąć teraz miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.